Jacek Czekalski, dzień dobry, kłaniam się Państwu z Centrum Pabianic. Dziś porozmawiamy o Unii Europejskiej. Czy Polsce grozi polexit? Czy grozi nam wyjście z Unii Europejskiej? Jedna strona sceny politycznej mówi, że to bardzo groźny, ale realny scenariusz. Druga strona, strona rządząca, mówi, że to absolutnie niemożliwe, nie ma takich planów, ale tu powstaje pewien dysonans między słowami, a tym, co możemy obserwować i słuchać z ust prominentnych polityków mówiących choćby o brukselskich okupantach, czy przedstawiających niezbyt prawdziwe wyliczenia co do tego, ile Polska ich zdaniem na pobycie w Unii traci. Gdy zapytać Polaków o naszą obecność w Unii Europejskiej, to z sondaży wyłania się obraz społeczeństwa bardzo optymistycznie nastawionego do naszego pobytu w Unii Europejskiej. Polacy chcą być w Unii Europejskiej. Tak wynika przynajmniej ze sondaży, które można obserwować i przedstawiane są te sondaże w różnych mediach. A co na ten temat, co na temat samej Unii Europejskiej, naszej obecności w Unii Europejskiej i ewentualnego ryzyka opuszczenia szeregów Unii Europejskiej, sądzą Pabianiczanie. Sprawdźmy to teraz. Chciałem zapytać, co sądzi Pani o Unii Europejskiej? Ja wiem. Mi się wydaje, że lepiej było przed tym, jak teraz, jak żeśmy weszli do Unii Europejskiej. Co było lepiej przed wejściem do Unii Europejskiej? No w ogóle teraz są ulice brudne, nie ma kto robić, bezrobocie. Ale to Unia Europejska ma na to wpływ? Bezrobocie jest nieporównywalnie mniejsze niż przed wejściem. Nie wiem. Mi się wydaje, że za PRL-u było lepiej jak teraz. Teraz się wzięli za drogi robią, ale niech tak się pan przejdzie po ulicach, zobaczy, jest kosza się wywala, jak jest w ogóle brudno. Czy pani by z Unii wyszła? Ja jestem niezadowolona na przykład. I uważa pani, że jakbyśmy wyszli z Unii, to będzie w Pabianicach czysto? Może by było lepiej. No jest to na pewno pozytywne, bo dostajemy różne fundusze unijne, gdzie miasto, bądź szkoły, bądź różne instytucje mogą się rozwijać. Możemy wyjeżdżać za granicę, dostać pracę. Mhm. Możemy się kształcić. Czyli więcej plusów niż minusów? Więcej plusów niż minusów, zdecydowanie tak. Niewiele chyba to nam wszystko dało. Unia Europejska nam niewiele dała? No, per saldo, jakby to wszystko policzyć, to wie pan, spodziewałem się czegoś innego. To czego się pan spodziewał po Unii Europejskiej? Że szybciej ich troszkę dogonimy. Czyli co, reasumując, pana zdaniem powinniśmy w Unii pozostać, czy Unię opuścić? To znaczy, wie pan, to wszystko zależy, do czego to będzie zmierzać. Wie pan, te wszystkie ideowe, wie pan, problemy, które nam Unia nada. My jesteśmy, wie pan, innym narodem, katolikami. Ideowe, czyli jakie? No, proszę pana, LGBT, te wszystkie historie, no to jest... No nam się to nie podoba. My jesteśmy tradycjonaliści, wychowani w duchu katolickim. Nikt nikomu wolności u nas też nie ogranicza. No to jaki ma pan problem z tymi wartościami, które, jak pan mówi, narzuca nam Unia? No małżeństwa, proszę pana, homoseksualne. Związki partnerskie na przykład. No związki partnerskie, sobie kto śpi w łóżku z kim chce. Tylko niech się z tym wszystkim nie afiszuje, wie pan. Parady równości, to są... No ale co jest złego, że młodzi ludzie manifestują, że, chcieliby... W jaki sposób? No wyuzdany, obrażający godność człowieka, obrażający uczucia. Chciałem zapytać, co panie sądzą na temat Unii Europejskiej? Bardzo dobrze sądzimy. Bardzo dobrze, poparcie. Bardzo dobrze przypadlibyśmy bez Unii. A boją się panie, że z tej Unii wyjdziemy? Ja nie boję się, mam nadzieję, że się przeciwstawi młode pokolenie, co będzie robiło. No tak, ale obserwują panie scenę polityczną polską? Obserwujemy. No i jedni straszą, że nas PiS wyprowadzi. Prowadzi, PiS mówi, że nie. To ktoś się... No to się damy? Proszę pana, dopóki będą dawać kasę, to nie wyjdziemy prawdopodobnie. A później może być różnie. No to po co te słowa o brukselskim okupancie i to wszystko? A tam, proszę pana. Jest heca polityczna. Po prostu. Po prostu, o. Robią sobie cyrki. Tak jest. Sobie cyrki. Naszym kosztem, żeby nie było. Szczerze mówiąc, to nie wiem. Nie wiem, nie interesuję się, szczerze powiedziawszy, polityką, także nie odpuszczam. Jest panu wszystko jedno. Tak. Jakbyśmy byli w Unii, to będziemy, jakbyśmy nie byli, tak, to nie będziemy. Tak, zgadza się. Chciałem zapytać, co pan sądzi na temat Unii Europejskiej? Na temat Unii Europejskiej? Oczywiście. Bardzo sympatyczna instytucja. Nie powinniśmy z Unii wychodzić, czy powinniśmy? Nie powinniśmy z Unii wychodzić, ale powinniśmy Unię zreformować w kierunku takim, jakim była Unia, kiedy do niej wstępowaliśmy. To co z tej obecnej Unii, którą obserwujemy, pan by zmienił? Wspólnota gospodarcza, wspólnota ekonomiczna, szeroko rozumiana, wolny przepływ ludzi, towarów. Natomiast ideologicznie uważam, że Unia powinna zachować te sprawy dla poszczególnych struktur państwowych. Zakładam, że obserwuje pan polską scenę polityczną. Czy dostrzega pan ryzyko opuszczenia Unii, czy to po prostu takie straszenie? Myślę, że straszenie. Nie widzi pan tego ryzyka? Nie. To na co nam takie straszenie w takim razie? Gra.
Polityczna. Też. Co pan sądzi o Unii Europejskiej? No jak Unia, no. Dobrze, że jesteśmy, no. Dobrze, że jesteśmy? Dobrze, no. Tylko, że nie trzeba mówić, że Unia wszystko dokładła, nie? No ale jakby tak zliczyć ten bilans, to jednak więcej nam dała, niż my tam wsadziliśmy. Proszę pana, czy pan słyszał coś takiego, że ktoś daje za darmo? No. Nie za darmo, no to no, tak jest Unia skonstruowana, że jedne państwa dokładają i są na minusie. My akurat jesteśmy państwem, który w tych rozliczeniach wychodzi na plus. No. Pan to widzi inaczej. Nie, bo nic za darmo nie ma. Jak nie zapłacę, to nie dostanę. I to jest tak wszędzie. No składkę płacimy. No tak, ale widzisz pan, jak nas tolerują w tej Unii. Oni nas, czy my ich? Oni nas. A powinniśmy w Unii pozostać, czy nie? Tak, no jak najbardziej. No, tylko się dogadać zawsze na jednej stopie. Mhm. To tak rozumiem, nie? Ale żeby nas wykorzystywali do cna, co jest do tej pory, to jest... To w czym nas ta Unia, w czym nas ta Unia wykorzystuje, niech pan powie? No i gdybym panu musiał tłumaczyć. Wszystko, co jest w sklepach, wszystko, co jest w aptekach, to wszystko jest zagraniczne, no panie, no. A my naszych towarów nie eksportujemy do Unii? No, jesteśmy białymi murzynami, pani. Nie, no, jak dla mnie pozytywnie, że jesteśmy w Unii, tak, jak najbardziej. Jakie plusy pani dostrzega obecności? No, ogólny rozwój, tak, kraju całego, tak. No wiadomo, że coś trzeba w jedną stronę dać, ale w drugą też otrzymujemy, tak. Czyli bez Unii byłoby sami gorzej. Sami studenci, wymiany studenckie też bardzo pozytywnie, tak. No i rozwój ogólnie, całe dofinansowania na rozwój miast poszczególnych gmin. Dobrze, że jesteśmy w Unii, czy niedobrze? To znaczy, nie wiem. Nie wie pani? Nie wiem, po prostu nie wiem. Żyje mi się, jak się żyje, ale czy naprawdę dobrze, czy lepiej, czy gorzej? No dobrze, ale pamięta pani, jak było przed 2004 rokiem? No, nie pan, pamiętam, ale... Było lepiej, czy było gorzej? Znaczy, wie pan, ja już byłam na emeryturze i mnie się niewiele zmieniło od tamtej pory. Nie, to jest na dobrą sprawę wszystko jedno, żebym tylko zdrowie miała. Młodzież będzie później dorastać w świecie, w Unii Europejskiej czy bez Unii Europejskiej? Jak pana zdaniem lepiej? No nie wiem, no myślę, że chyba w Unii, nie? Lepiej? No myślę, że tak, no. Zwłaszcza dla młodego pokolenia. No właśnie, no. My może nie mieliśmy tak dobrze, jak będą mieli młode pokolenie. Podoba się pani bycie Europejczykiem w takim pełnym tego słowa znaczeniu? Oczywiście, można swobodnie podróżować, wszędzie się przemieszczać, bez jakichkolwiek tych paszportów, wszystkiego. To pani zdaniem największe plusy naszej obecności w Unii? No, to między innymi, tak. Jakie plusy by jeszcze pani wskazała? No, sądząc i jeżdżąc po naszych drogach, do wszystkiego dokłada Unia, tak. Czy obawia się pani, obserwując polską scenę polityczną, niektórzy straszą, że Polsce grozi z Unii Europejskiej wyjście? Nie, jest to niemożliwe. Niemożliwe? Wydaje mi się, że nie. Ogólnokrajowe sondaże swoje, pabianiczanie swoje. Jak widać, ten eurosceptycyzm wśród pabianiczan, na których trafiliśmy z naszą kamerą, jednak troszkę jakby większy niż to, co możemy obserwować w tych ogólnopolskich sondażach. Jednak, jak prawie wszyscy nasi rozmówcy zauważyli, z obecności w Unii wynika jednak trochę profitów. Jakie jest państwa zdanie? Zachęcamy oczywiście do komentarzy. Do zobaczenia, dziękuję.